Rozpoczęły się wakacje, a więc sezon letni w Karkonoszach ruszył pełną parą. Najpopularniejsze miejscowości górskie, takie jak Karpacz czy Szklarska Poręba, oblegane są przez rzesze turystów z całej Polski. Już dzisiaj są problemy ze znalezieniem wolnego miejsca w pensjonatach czy też hotelach. W Szklarskiej Porębie na 9 tysięcy miejsc noclegowych 2/3 jest zarezerwowanych. Przyjezdnych nie przerażają ani wysokie ceny, ani ciągle siąpiący deszcz. Za nocleg w pokoju wieloosobowym w schronisku zapłacić trzeba od 11 do 16 zł. Ceny pokojów gościnnych wahają się w granicach od 15 do 22 polskich złotówek. Pokój z łazienką uszczupli nasz budżet o 30 zł za dobę od osoby, a jeśli dodam do tego wyżywienie, to cena podskoczy o 100%. Jedna noc w hotelu w Szklarskiej Porębie kosztuje natomiast od 90 do 300 zł. Nieco drożej jest w Karpaczu, ale ten ma dużo do zaoferowania w razie braku pogody. Liczne zabytki, takie jak świątynia Wang, czy też Muzeum Zabawek lub Sportu i Turystyki. Ogólnie w porównaniu z sezonem zimowym ceny noclegów i wyżywienia w Karkonoszach wzrosły o 20%. Ciekawostką jest, że w tym roku w Szklarskiej Porębie odbędzie się w połowie lipca zlot Amazonek. Warta odnotowania jest również giełda piosenki turystycznej, która tradycyjnie zagości z końcem lipca na polu namiotowym pod Ponurą Małpą niedaleko Szklarskiej Poręby. Sejmik samorządowy gmin województwa jeleniogórskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin z naszego województwa, kończy swoją działalność. Po reformie samorządowej zostanie on przekształcony w swoisty parlament województwa wrocławskiego. Będzie to na pewno sejmik o znacznie większych kompetencjach. Jego siła wzrośnie po pierwsze dlatego, że będą to delegaci wybierani tak jak posłowie, czyli radni wojewódzcy. Po drugie, że obszar jego działania będzie znacznie większy. I po trzecie, że to wynika z reformy samorządowej, że wiele uprawnień rządowych, centralnych przejdzie na poziom województwa. Według Piotra Romana, przewodniczącego jeleniogórskiego sejmiku, dzięki reformie sejmik wojewódzki będzie mógł podejmować wiążące decyzje, na przykład w zakresie budżetu regionu, a nie jak do tej pory jedynie opiniować. Nie zmieni się natomiast sposób opiniowania kandydatów na stanowisko wojewodów. Członkowie sejmiku, mimo negatywnej opinii, nie będą mogli zablokować obsadzenia tego stanowiska daną kandydaturą. Przypadek taki miał miejsce w Jeleniej Górze, zarówno w czasie opiniowania wojewody Janusza Pezdy, jak i aktualnego wojewody Sławomira Kryszkowskiego, który w związku z tym piastuje swoje stanowisko bez poparcia gmin jeleniogórskich. Po raz kolejny przeciągają się prace związane z uruchomieniem w Kamiennej Górze specjalnej strefy ekonomicznej. Tym razem powodem jest opieszałość rządu. Chcemy przede wszystkim zmienić rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące spółki zarządzającej specjalną strefą ekonomiczną. Do tej pory w rozporządzeniu była Karkonoska Agencja wymieniona jako spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną. Rodzi to wiele nieporozumień, mianowicie zarządzanie pociąga sobą pewne koszty, które my musimy pokrywać z własnych środków. Uważamy, że to nie jest właściwe. Dwa, nastawiamy się wtedy tylko i wyłącznie na pracę nad strefą, bo to jest dosyć dużo zadań związanych z prowadzeniem takiej strefy, a odbywa się to kosztem reszty regionu. Wniosek KAR-u w Ministerstwie Gospodarki leży już od dłuższego czasu. Specjalną strefą ekonomiczną zainteresowanych jest kilkanaście dużych zachodnich firm. Zniechęca je jednak ciągle zwiększające się opóźnienie. My z kolei naciskamy Ministerstwo Gospodarki, aby uzyskać tę decyzję jak najszybciej, ale prace rządu związane z nową reformą kraju jak gdyby odsunęły na drugi plan wszystkie inne zadania i to bardzo negatywnie się odbija na terminie właśnie rozpoczęcia prac budowlanych w strefie. Podobnych stref ekonomicznych w Polsce jest 16. Najbliższa, poza Kamiennogórską, znajduje się w Wałbrzychu. Wczoraj w godzinach popołudniowych dyżurny Komendy Rejonowej Policji w Jeleniej Górze odebrał telefon od anonimowego informatora, który zawiadomił o ładunku wybuchowym znajdującym się w dawnym obiekcie PGR-u przy ulicy Nowowiejskiej. Jak się okazało, informacja była prawdziwa. Ładunek zlokalizował specjalnie wyszkolony do takich poszukiwań pies. Na miejsce zdarzenia sprowadzono specjalistyczną jednostkę policyjną z Wrocławia, aby bezpiecznie zdetonować ładunek. Na szczęście okazało się to zbędne. Nie było zainstalowanych zapalników, co oznacza, że nie była gotowa do wybuchu. Obiekt, w którym znaleziono bombę, położony był 100 metrów od budynków mieszkalnych. Policja wszczęła śledztwo w tej dość kontrowersyjnej sprawie, gdyż bardzo rzadko udaje się odnaleźć ładunek wybuchowy, nim zostanie do końca przygotowany.
Jak już informowaliśmy wczoraj, 1 lipca rozpoczyna się 16. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Tym razem jego organizatorem jest Teatr Dramatyczny imienia Cypriana Kamila Norwida. Dyrektor teatru Grzegorz Mrówczyński twierdzi, że nie jest to jedyna zmiana. Zmienił się również sposób dobierania przedstawień i miejsc ich wystawienia. Zespoły często w granicach 400 milionów starych złotych życzą sobie za jeden spektakl. W związku z tym, jak na przykład dzwoni do mnie gmina Lwówek, która ma 100 milionów na cały rok, to jest rzeczą jasną, że taki zespół nie wystąpi gwiaździście w żadnej maleńkiej, ubogiej gminie wokół Jeleniej Góry. Tak się ta rzeczywistość zmieniła, bo obserwuję w samej Jeleniej Górze wśród wielu sympatyków tego festiwalu takie nienadążanie za zmianę. Wszyscy się dziwią, że on nie jest po wioskach, nie jeździ, prawda? Dalej, zmienił się ten też festiwal, swój taki charakter integracyjny, że się jest w bazie, w jednym miejscu. W Łuczniku siedzą 10 dni artyści, piją wódkę, odpoczywają, występują w miejscowościach i w ogóle jest fantastycznie. No, najlepiej w ogóle być tam przez tydzień, bo przecież w takim Łuczniku rzeczywiście jest fan. Zespół jazzowy gra gdzieś idzie. Nie jest to możliwe. Zespół Nukleo wpada na jeden dzień, następnego dnia jest w innym mieście w Polsce. Zmiany dosięgnęły również formuły festiwalu. Przeważać będą na nim spektakle, a nie jak było do tej pory, parady i korowody. Tegoroczny festiwal kosztował będzie 3,5 miliarda starych złotych. Dla porównania podobna impreza organizowana w Poznaniu, której twórcą jest właśnie Grzegorz Mrówczyński, kosztuje około 10 miliardów starych złotych. Według organizatorów Jeleniogórski Festiwal jest jednym z tańszych w Polsce. Jerzy Olek, znakomity wrocławski fotografik, zorganizował po raz kolejny w swoim domu w Gierałtowie koło Kłodzka międzynarodowy plener fotograficzny. Według niego charakter tego spotkania jest zupełnie inny niż typowe sztywne wernisaże w takiej czy innej galerii, gdzie jest pompatycznie, oficjalnie, ramkowo. On stara się stwarzać pewną możliwość na otwarcie się, na być może porozumienie. Dla niego istotą tego, co się tutaj odbywa i odbywało, jest spotkanie jako patrzenie na siebie, niekoniecznie rozmawianie, współdziałanie i przede wszystkim słuchanie drugiego człowieka. Jerzy Olek, urodzony w Sanoku, wychowany przez zakonnicę w Komańczy, bardzo mocno związany z Bieszczadami, mieszkając i pracując we Wrocławiu, szukał dla siebie twórczego azylu i taki też odnalazł w gierałtowskich krajobrazach. Spotkania artystów przy okazji plenerów fotograficznych to wspaniały moment poznania nowych ludzi, wymiany poglądów, prezentacji artystycznych dokonań. Jestem zachwycony fotografią w ogóle jako taką. Jest to rzecz nieprawdopodobna i czuję się w tym w miarę dobrze. Oczywiście uczę się w szkole samej techniki wywoływania i tak dalej, i całej obróbki. A to, co mam w głowie, myślę, że mam jeszcze sporo pomysłów i tylko więcej umiejętności jeszcze takich czysto technicznych. Fotografia jako enklawa. Czy niewątpliwie jako takie medium, które mówi o tym, że właśnie wszystko jest relatywistyczne, wszystko, to wszystko zależy od naszego punktu widzenia, jakie obraliśmy. I to, co tutaj w programie napisałem, to, co mówił Kartezjusz, żeby abstrakcyjnie przedstawiać rzeczy konkretne, a konkretnie rzeczy abstrakcyjne, nie skonkretyzowane. I tak widzę jako enklawę fotografię. Prezentowanym czystym fotografiom towarzyszyły prace interdyscyplinarne, m.in. formy przestrzenne, instalacje i pokazy audiowizualne. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się remont największego w Jeleniej Górze domu towarowego przy ulicy 1 Maja. Roboty będą polegały na usunięciu wszelkich braków elementów betonowych, które występują. Tu jest dużo takich detali architektonicznych, które trzeba uzupełnić, poprawić, żeby nie nastąpiła ich dalsza dewastacja. Między innymi chcemy tym obiektom, jak tutaj jest taka popiersie Merkurego, czyli opiekuna kupców, ale także i złodziei, żeby nabrało pełni życia. Było dawniej ono takie złote, chcemy to złoto pokryć, to popiersie, ten hełm taki Merkurego złotem. Chcemy przełożyć część dachu, która już jednak czas zrobił swoje i tam są duże straty w dachówkach, w krokwiach i to będziemy przekładali. Jak również uzupełnić wszystkie spoiny w tej cegły. Cegłę odczyścić, żeby ona zrobiła się biała, taka jaka była pierwotnie.
Remont kosztował będzie ponad 2,5 miliarda starych złotych, a pieniądze wyłoży ze środków własnych Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, która jest właścicielem budynku. Na frontowej ścianie domu towarowego zawiśnie też specjalny zegar elektroniczny pokazujący czas i temperaturę. Prace remontowe zakończą się w drugiej połowie sierpnia.